Szanowni Państwo, mam dzisiaj dla Was doskonałą wiadomość. Okazuje się, że rewitalizacja linii kolejowej między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim jest coraz bliżej. W dniu wczorajszym otrzymałem informację od asystenta pana marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, że dzisiaj odbędzie się we Wrocławiu akt przekazania tej linii kolejowej, naszej linii kolejowej między Lwówkiem Śląskim a Jelenią Górą urzędowi marszałkowskiemu. Chciałbym bardzo podziękować całemu zarządowi, Urzędu Marszałkowskiemu, samemu marszałkowi i wszystkim osobom, które włączały się cały czas w to, żeby ta linia została przejęta, a potem, żeby była rewitalizowana. Także panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu, który tutaj z naszego terenu jest przedstawicielem naszym w sejmiku wojewódzkim, bo zrobiliśmy kolejny kroczek do przodu. Mam nadzieję, że w następnych latach Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpi i Województwo Dolnośląskie przystąpi do rewitalizacji tej linii, ale patrząc na sytuację, która miała do tej pory miejsce, te linie są rewitalizowane, w związku z tym myślę, że jest to duża szansa na to, żebyśmy pojechali niedługo pociągami.